jesteś tu? Oluś. I tatuś. Dziś... Gazecianko. Dziś robimy przegląd najnowszej, najświeższej prasy T-Racers, wydanie numer 4, bo zawsze jak pojawiają się nowe bajery, czyli nowa seria, to wychodzi też gazetka. Wydawcą gazetki jest Edliba, już widzę, że tu jest chyba jakiś plakacik. Pozwolisz, że otworzę. W zestawie, w gazetce mamy jednego racera, ciekawe jakiego trafimy, ale wydaje mi się, że ten racer to może być z poprzedniej serii. Nie z najnowszej, ale za to mamy jedno pudełeczko z najnowszej serii, w której jest taga Melon. Taki, jak się nazywa ten, co zmienia kolory, to zwierzę? No jak się nazywa? Kameleon. Kameleon, dokładnie o to mi chodziło. Mamy tak. Myślę, że z saszeteczki, co nam się trafiło, otworzymy na końcu. W gazetce mam... tu co? O, leczaderski plakat. Zobacz. Jest jak zwykle trasa do jazdy, do przeszkód. Za każdym razem, pamiętasz, jak otwieraliśmy, to była jakaś trasa i robiliśmy jakiś mały wyścig. Przepraszam cię najmocniej. I są najnowsze pojazdy. Zobaczcie, jest taka Melon tutaj. Są też inni racerzy, czyli kierowcy. To jest zestaw, którego nie mamy. Odwrócisz? Pokaż. Pokaż taki. Który zestaw? A nie, to nie jest zestaw, to jest rysunek. Który? Ten zestaw mamy, tak. Tutaj jest jeden z zestawów, który otwieraliśmy. Tutaj, przepraszam cię, Olusiu, że zasłaniam. A Olusiowi chodziło o tą łódź podwodną. A to nie jest jakiś zestaw, tylko po prostu coś jest namalowane. W gazetce mamy tak. Plakat z racersami, czyli to co pokazywałem, i ich pojazdami. Komiks Prawo Dżungli. I tor wyścigowy Turbo City. Ostatnia część. Tor wyścigowy to chyba to, co przed chwilą pokazywaliśmy. Na pierwszej stronie od razu jest już ulubione. Zobaczymy, czy Oluś... mam jakiś długopis. Szybko skoczę po długopis. Zobaczymy, czy Oluś odpowiednim T-Racersem dojedzie do mety. Poczekaj, weźmiemy telefon. Drugi. I Oluś, zastanów się. Na 3, 2, 1. I jedziemy z... Zastanowiłeś się, Olusiu? Tak. Dobra, uwaga, poczekaj, ja włączę nagrywanko. Ja stanę, poczekaj, tak żebyś mnie zasłaniał. Uwaga, 3, 2, 1, start, jedziemy. Jedziemy, zobaczcie, czy dobrze jedzie. Ja już widzę, oj, już prawie pomylił, wszedł w poślizg. Jedzie tutaj, trochę pomagamy wam, jak będziecie mieli gazetkę w rozwiązaniu zagadki. Jedzie i jedzie, dobrze jedzie. I czy dojedzie? Chyba tak, dojeżdża do wyjścia i jest pierwszy na mecie. I brawo, Olusie, kamion. Brawo, Oluś, dobrze ci poszło. Wygrał Wonder Shock. Zobaczcie, Wonder Shock jest zwycięzcą. Zwycięzcą zostaje, tu też wpisujemy. O, mamy pokazanych wszystkich 8? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 racersów. Zobaczcie, tak wyglądają, tak się prezentują. Każdy z nich jest opisany, jak się nazywa. I mamy tutaj, widzę, jedną dziewczynę, czy dwie. Literator wychodzi na to, że jest jedna dziewczyna. Dwie. Jak dwie? Jest Wonder Shock. I która... Druga, myślisz? To myślisz? Wild Ride? Nie, ja myślę, że to jest Kobe. Drugie to. A Speed Spikes? Nie wiem, zobaczymy. No to przecież to jest dziewczyna. No dobra, niech będzie. To, że ma blond włosy, to nie znaczy, że jest dziewczyną. Nie, ale... blond włosy, ona ma takie... A widzowie nie widzą, to pokażę może. Ma takie co? Powiedz. Oluś twierdzi, że to jest dziewczyna. Być może, bo ma... Dziewczyna. Żółty. O, mama się odzywa. A mama się już musi powoli przygotowywać, bo coraz bliżej jesteśmy 10 tysięcy subskrypcji, prawda? Tak. I będziemy. Kolejnym, dalej na kolejnych stronach mamy komiksik Prawo Dżungli. Nie będziemy oczywiście wam zdradzać, co, jak on się skończył. Mamy rozłożonego na części pierwszej wytłumaczone wszystko w 100%, co i jak z Tag Melonem, czyli z tym ultra rzadkim kierowcą i pojazdem, który co robi? Pamiętasz? Mhm.
Zmienia kolor pod ciepłą wodą. Pod ciepłą wodą, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Robiliśmy, jak nie widzieliście, to musicie obejrzeć filmik. Tu gdzieś się wam pokaże, więc śmiało do niego możecie wejść. Tu oczywiście standardowo jakaś gierka, którą można pograć pionkami i kostką. I kto pierwszy przechodzi, ten wygrywa. Po drodze można trafić, na przykład zagapiłeś się, obserwując rekiny, tracisz kolejkę i tracisz jedną kolejkę i na przykład Olek już mnie wyprzedza albo mam, prawda? Zgadza się. Dalej, kamuflaż, dalej oczywiście są informacje o tagamelonie, czyli kameleon. Na przykład, bardzo długi język. No nie masz tu, co ty na stole? Pamiętacie, jak zrobił tu dziurę? Cały czas dziura jest. Czym się żywi kameleon, Olusiu? Tutaj jest dziura. Oluś, czy wiesz, czym się żywi kameleon? Szczypiorkiem się żywi. Żywi się owadami, mój drogi. Padawanie, potem ma taki długi język, że wystrzeliwuje i łapie. Wiesz? A żaba ma po co? Żaba też tak samo łapie. A tu jest nawet pokazane, jak on tym językiem nie, bo żaba zauta. Prawie rodeo. Jak on tym z językiem załta, zobacz, wprowadza w poślizg inny pojazd, zobaczcie. Więc warto go mieć w swojej kolekcji, ale niestety nie jest tak łatwo go trafić. Tu jest wszystko w komiksie wyjaśnione, mamy następną zagadkę. Oj, dużo trudniejsze, żeby do przejechania, zobaczcie. Myślę, że teraz to Olusiowi nie będziemy zadawać tego, bo by to za długo trwało, no zobacz. Masz tutaj, ale nie, teraz nie będziemy... Łatwe. No dobra, ale teraz już nie zdradzajmy. Nie możemy zdradzać wszystkiego, co jest. A co ci? Czkawkę ma znowu? No nie szkodzi. O, tu mamy czaderskie, żeby zrobić sobie garaż. Czadzior, zobaczcie. Można sobie powycinać. Mamy pudełeczko sobie bierzemy, kartonowe. I na to naklejamy i mamy wjazd. Mamy boczki. Wszystko fajnie możemy... A to nie, to jest myjnia. Do zmontowania i zabawy. To jest myjnia, car wash. Poszukaj kartonowego pudełka, do którego będziesz doklejać kolejne elementy. Na dwóch krańcach pudełka zrób otwory na 7 cm, które posłużą jako wjazd i wyjazd dla samochodzika. Czyli jak zwykle coś fajnego i kolorowego. Mamy takie pudełko, mama tam nam z tyłu pokazuje. I teraz Olusiu, zobaczmy, jakiego trafiliśmy. Ty to jesteś szybki chłopak. I mamy... Zobaczcie, tygryska. A poczekaj, on tu, poczekaj, nie otwieraj jeszcze. Ja chcę Stasiemki. Poczekaj, bo ja chcę zobaczyć. To jest ten? To jest z poprzedniej serii. Nie, to jest ten. Nie, to jest z poprzedniej serii. No widzisz, to nie jest. To jest z poprzedniej serii, z tej nowej serii, to nie ma go. Nie ma go. Czyli nie wiemy, jak on się nazywa, mamy do niego kokpit. Kokpit jeździł z numerem 8. Mamy to. Wygląda tak w kokpicie. Olusiu, jedziemy teraz z czym? Mam nadzieję, że trafimy kameleona, czyli tagamelona. A ty myślisz, że to trafimy? Już widzę, że tak. O, uwaga, czy coś jest z ultra rzadkiego? Nie. Nie ma nic z ultra rzadkiego, niestety, ale zobaczmy, jaki pojazd się nam trafił. Olusiu, otwieraj. Możesz ludzika otworzyć. Zmontujemy całego. Mamy taki... O, Feniks! O, Feniks! Czyli jak on się zwie? Feniks? Nie. Który to jest? Speed Spikes. To jest on, zobaczcie. To, tak wygląda w gazetce. Według Olka dziewczyna. Napiszcie w komentarzu, czy to jest, to dziewczyna, jest dziewczyna, czy nie dziewczyna. Fajny ma tył. Fajnie w ogóle wygląda ten tak, zobaczcie. Kokpit jest na pewno do niego, a ciekawe jak inne części, pewnie od innych pojazdów. Chociaż tył wygląda też jakby od tego był. Przynajmniej tak mnie się a wydaje. Przód ja mam fajny. Pokaż przód. O, ty masz tą kaczkę, a czyli to nie jest chyba on, ale kolorystycznie wszystko pasuje. A, bo montujesz kółeczka, to montuj. Dawaj, dawaj. Oluniu, połączuniu. Ja tu zrobię porządek. O, już katarek ci męczy, widzę, tak? Oluś, nie? Czy czkawka tylko? Dobra. Tak się prezentuje pojazdzik. Kolorystycznie bardzo udany, ale wydaje mi się, że przód na pewno nie jest od tego Speed Spike'a. Chociaż może.
bo tutaj też w ogóle trzeba dopasować, który pojazd jest do którego kierowcy. Gdzie jest ten z przodu? A tu w ogóle zupełnie inaczej wygląda, więc raczej nie to. Oluniu, bardzo fajna gazetka, zaraz się pościgamy na trasie, tak na szybko. To tyle, dziękujemy Wam, bo zjedzą nas motyle. Do zobaczenia, widzimy się wkrótce. Co będziemy teraz, Oluś, nagrywać? Może przejdziemy na ciemną stronę mocy i otworzymy coś dziewczęcego? Co ty na to? Nie, pójdziemy na mecz Polska Czechy. Możemy Polska Czechy, ale ja mówię o do otwierania do nagrania, a nie co zrobimy w międzyczasie. Dobra, Oluś się... Kabelki mi się łączą. Kabelki? Bałagan na strychu, jak to mówią. Czyli w głowie, okej. Okay. W ogóle mam fryzurkę Ronalda. No tak, zobaczcie, jaki jest lelelela. Krysia, Piona. Dobra, to lecimy, bo już jest późno. A wiem, co nagramy. No, co nagramy? A, nie. A, nie. Dobra, dowiecie się wkrótce. Nie, wiem. No, uwaga. Moji Pops. Nie Moji Pops. Jeszcze tego nie otwieraliśmy, musicie nas obserwować, bo te dziewczęce zabawki są superowskie. Nie, bo poprudzisz mi.